Gdzie na grzyby? Wiele osób zaczynających swoją przygodę z ich zbieraniem zadaje to pytanie. Jednak doświadczeni grzybiarze nie muszą go sobie zadawać, od razu wiedzą, gdzie należy szukać. Tak jak ten Polak, który pochwalił się ostatnio w sieci swoimi ogromnymi okazami, znalezionymi w trakcie grzebobrania. Trzeba przyznać, że robią one niemałe wrażenie. Po tym jak po suszy spadły pierwsze opady deszczu, wiele osób zastanawiało się, gdzie na grzyby mogą pójść poszukiwacze wyjątkowych okazów. Doskonale wiedział o tym pan Tomasz, który odnalazł. Imponującym zbiorem pochwalił się także pan Witold, który zebrał kilkanaście naprawdę pokaźnych grzybów. Gdzie na grzyby? Pan Witold ma swoje ulubione miejsca. Pan Witold wysłał do redakcji portalu Przelom. PL, portalu Ziemi Chrzanowskiej, zdjęcia znalezionych przez niego okazów. Jego ostatnie grzybobranie było wyjątkowo owocne w pieczarki łąkowe, które robią wrażenie rozmiarami. Jak sam zdradził, ma swoje wybrane miejsca, do których wybiera się na grzybobranie. Jestem zapalonym grzybiarzem i bardzo lubię grzyby zarówno zbierać, jak i potem zaprawiać jeść. Mam swoje ulubione miejsca w okolicy, gdzie naprawdę jest ich dużo, powiedział pan Witold dla portalu Przelom. Plac na końcu tekstu zamieściliśmy zdjęcie okazów znalezionych przez grzybiarza. Rzecznik Lasów Państwowych o poszukiwaniu grzybów. Niedawno Rzecznik Lasów Państwowych udzieliła kilka informacji związanych z poszukiwaniem grzybów. Choć w maju i czerwcu raczej nie ma co oczekiwać dużej ilości grzybów. Maj i czerwiec to okres, w których znajdziemy pojedyncze sztuki, które mogą służyć jako dodatek do jajecznicy, a nie jako grzyby do marynowania i pakowania w słoiki. Dwa. Łukasz Szumowski w mocnych słowach o obecnej sytuacji. Ja się boję, natomiast jeśli chcemy znaleźć więcej grzybów, musimy uzbroić się w cierpliwość, albo mieć po prostu dużo szczęścia. Wiele zależy także od pogody, jeśli znów nie będzie padał deszcz i będziemy mieli suszę, grzybów będzie niewątpliwie więcej. Warto jednak po okresie ulew, udać się do najbliższego lasu na grzybobranie. FOT. Przelom.pl. Zdjęcie wykorzystane na prawie cytatu źródło, przelom.pl.